Zajmuję się antropologią psychologiczną, jej historią, jej teorią i tym, jak wyglądają jej metody. Głównym zadaniem tej specjalizacji jest badanie zależności, jakie łączą procesy psychiczne człowieka z kulturą, która go otacza. A to oznacza, że tematy, które nas interesują, są niezwykle zróżnicowane i dotyczą takich problemów jak ludzkie myślenie, percepcja, pamięć, rozwój, seksualność. A te są związane z konkretną kulturą i mogą być badane na różne sposoby przy wykorzystaniu teorii od językoznawstwa po biologię ewolucyjną.